Miło Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich radiosłuchaczy. Ksiądz Roman Sikoń z salezjańskiego studia Art 43 z Krakowa. Dzisiaj naszym specjalnym gościem, naszej audycji jest mój współbrat, którego nazywamy Ciąg. Pochodzi z Wietnamu, salezjanin, a całe swoje imię i nazwisko. Czung sam się przedstawi, bo ja niestety, wybaczcie, nie jestem w stanie odczytać. Nazywam się Nguyen Hong Chung. Witamy Czung. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Wiksza Miłosierdzia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam jeszcze raz wszystkich naszych drogich radiosłuchaczy. A dzisiaj naszym gościem jest mój współbrat, salezjanin pochodzący z Wietnamu, Hung Chung Nguyen. Witam cię jeszcze raz bardzo serdecznie, Chung. Szczęść Boże. A co to była za piosenka? Bo ty, ty przygotowałeś dla nas dzisiejsze piosenki. O czym to była piosenka? I to piosenka... Y Katolicka, to jest głosem syna czy córki, jest prośba, aby Pan Bóg błogosławił rodziców tego syna. Tak. Prośba o błogosławieństwo. Tak. Właśnie, Wietnam. Nam w Polsce bardzo często ten obraz Wietnamu. Jest nie do końca prawdziwy, bo najczęściej wykształcony jest przez różnego rodzaju amerykańskie filmy, często zresztą kręcone przez amerykańskich komunistów, którzy pokazują najczęściej Wietnam, wojnę w Wietnamie, złych Amerykanów, którzy tam walczą. Ale jest inny Wietnam, o którym ja się dowiedziałem, kiedy zostałem salezjaninem, kiedy poznałem też innych współbraci z Wietnamu. I którym jest, który jest Wietnamem właśnie chrześcijańskim, katolickim, ale na początku opowiedz nam, jak dzisiaj wygląda Wietnam, bo odwiedziłeś też kraj swój w tym roku czy w zeszłym roku opowiedz, jak, jak ten Wietnam dzisiaj wygląda. Wietnam, jak, jeżeli, jeżeli patrzymy na ekonomikę, to teraz Wietnam rozwija się. Tak. A... Jeżeli chodzi o taki wymiar wolności religijnej, to kościół w Wietnamie cieszy się wolnością? Tak. Kościół katolicki. Tak, kościół katolicki. Tak. A też przypuszczam, bo mówiłem tutaj o naszym też obrazie Wietnamu, pochodzącym z filmów, ale też w ostatnich latach, oczywiście przed pandemią, myślę też, że wielu Polaków odwiedzało Wietnam też turystycznie. Jakie tak. są takie największe atrakcje, które byś polecił dla turystów w Wietnamie? U nas jest taka zatoka bardzo znana, się nazywa Ha Halong Bay, polecam. Tak. Co w niej jest takiego atrakcyjnego, pięknego? Tak. Jakbyś o nie opowiedział, jak ona wygląda. Bo my mamy Zatokę Gdańską, wiesz, mamy różne zatoki w Polsce też. Tam jest, jest takie góry, skałki na, w środku morza i to pokazuje tak, jak piękność stwórca. Opowiedz nam teraz o Wietnamie, właśnie katolickim. Bo to jest dla nas obraz bardzo mało znany, albo w ogóle nieznany. Zresztą ta wojna, która wtedy się toczyła, no między innymi toczyła się też przez pewne podziały, jakie były w Wietnamie, ponieważ ta część południu, południowego Wietnamu, no było tam wtedy bardzo dużo katolików, wtedy też bardzo dużo katolików wtedy uciekło, a jak dzisiaj wygląda właśnie trzy. Yy, Twoja wiara pochodził z twojej rodziny, matka, ojciec, dziadek, babcie, jak to było, historia twojej rodziny, że ty dzisiaj jesteś katolikiem, jesteś salezjaninem. E, tak, kościół w Wietnamie e, rodził się, się w XVI wieku dzięki misjonarzom e, z Europy. E, Dzisiaj e, Katolików w Wietnamie jest 8% 8% no To jest dość dużo, jak na kraj azjatycki to jest dużo. Tak, całość e, Wietnamczyków to 95 milionów. Czyli, tak. czyli 8% to jest, to jest dużo? Tak, to byśmy tutaj obliczyli, ale nie mamy około koło, koło, koło 8 milionów. Koło, tak. Czyli to jest duża, duża liczba. I jak to jest właśnie historia Twojej rodziny? Opowiedz nam o, o swojej rodzinie. Eee, e, ja się urodziłem w katolickiej rodzinie. E, tata był katolikiem, a mama nie była. Natomiast, kiedy wychodziła za mąż, to przyjęła chrzest i stała katoliczką. Mając e, ja. M, m, Mając e, trzy miesiące otrzymałem chrzest w kościele. Tak, tak. A dziadkowie też byli katolikami ze strony ojca? Tak, ze strony ojca by, byli katolikami. Czyli to już jest w rodzinie wiara zakorzeniona od pokoleń. Tak. Wielu poznałem współbraci naszych Salezjanów, którzy pochodzą z Wietnamu, ale Twoja historia jest trochę inna. Bo twoja droga do tego, że dzisiaj jesteśmy w Polsce, w Krakowie, studiujesz tutaj u nas teologię w naszym seminarium salezjańskim właśnie na Tynieckiej 39, gdzie teraz jesteśmy. Jaka to była droga? Daleka e, droga? Tak, to jest taka trochę skomplikowana, natomiast... Kiedy miałem 20 lat, zaproponował, zaproponowano mnie, mi pracę na Ukrainie. I zgodziłem się. Zgodziłem. I, i, I przyjechałem do Ukrainy. I międzyczasem poznałem Salesjanów na Ukrainie, dokładnie to w Odessa. I. W Odessie jest taka mała wspólnota wietnamska, katolicka i ja chodziłem do tej wspólnoty, pomogłem e, księdzu e, tłumaczyć kazanie z rosyjskiego na wietnamski i po malutku się we mnie powołanie salzjańskie. Ale właśnie tutaj musimy wyjaśnić młodym ludziom może nas słuchają teraz, jak to powołanie wygląda, czy właśnie czy to był telefon, SMS, czy może na jakimś, prawda, komunikatorze innym, internetowym Pan Bóg cię wezwał? Jak to się odbywało w sercu, w twoim sercu, ten głos powołania? No to ja miałem początku, jak przyjechałem do Ukrainy, to inny cel. Po prostu pojechałem, żeby zarabiać, bo już byłem dorosły. I, ale miałem dobrą pracę I, i pensję miałem. Natomiast coś brakło, brakowało i, i a, kiedy pomagałem temu Salezjanowi, widziałem, że moje, moje, moje życie jest pełne, pełne, pełniejsze. Kiedy ja pomagam komuś, jestem blisko Pana Boga, to wtedy czuję się, że dobrze, że jestem tutaj. Wróćmy jeszcze do tego, jak ta Twoja praca wyglądała codziennie. Bo u nas w Polsce teraz też jest chyba dość dużo. Nie wiem, jakie są liczby naszych braci i sióstr z Wietramu, którzy pracują. Jak ten Twój dzień wyglądał, Twoja praca? Praca przed zgromadzeniem. Tak, tam właśnie na Ukrainie, kiedy hmm. byłeś. Byłeś w Odesie? W Odessie jest taki duży rynek, taki targ, i tam prawie wszyscy Wietnamczycy tam pracują, i moi krewni też, oni mają tam taki sklep, i ja pomagałem w tym sklepie, przedawałem zegarki. I pracę zaczynałeś kiedy, kończyłeś kiedy? Czy, czy były urlopy, czy przerwy na obiad? Jak, jak to wygląda codzienne życie? Po prostu charówka, twoja hmm. tam. Praca zaczyna się od piątej rana i kończy się, kończy się o. o o 14.00. O 14.00. 14. Tak, tak. A potem przyjechałem do domu, to zmęczony. Odpo... No, raczej odpocząłem dobrze. Tak. To też nam mówi, drodzy słuchacze, o tym, kiedy patrzymy też na naszych braci i z Wietnamu, którzy u nas też pracują, też widzimy ich ciężką pracę. Nieraz może o tym nie myślimy. Każdy jest naszym bratem i siostrą, ale to jeszcze dodatkowo. Wielu z nich może być tak, jak Ciung, który tutaj jest i też moim współbratem, salezjaninem. Może to też niektórzy z nich są też naszymi braćmi w wieżek są katolikami. Patrzmy na to, patrzmy na, na ich życie. Posłuchajmy drugiej piosenki z Wietnamu. Riksza Miłosierdzia. Witajcie, drodzy radio słuchacze, jeszcze raz Riksza Miłosierdzia, a naszym specjalnym gościem dzisiaj jest mój współbrat salezjanin z Wietnamu, Chung. Opowiedz nam, o czym była ta piosenka. To piosenka o, o pokój. O, o pokoju. pokoju. Tak, o pokoju. Tak. I, i e, 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 ten, który pisał piosenkę? Jak się nazywa? No, poeta, możemy powiedzieć. Autor piosenki. Autor piosenki chce prosić Pana Boga o to, żeby On umiał nieść miłość Boga wszystkim ludziom, szczególnie gdzie jest konflikt, gdzie jest nie, nieufność. Gdzie jest e, nienawiść tak. i nadzieje, żeby, żeby mógł nieść ludziom nadzieję i miłość. Tak. Czyli tak naprawdę, żeby nieść Chrystusa, bo przecież Pan Jezus powiedział właśnie ja jestem drogą, prawdą i życiem, Bóg jest miłością, prawdziwy pokój jest tylko w Chrystusie. Tak, chodzi o to, żeby nie szukać swojego i ja ale yy, nieść ludziom do Chrystusa. Powiedz, kiedy już te myśli przychodziły do ciebie, bo teraz wracamy o, do twojego powołania, kiedy pomagałeś salezjanom właśnie w Odessie, no i zacząłeś się chyba zastanawiać, co by było, gdybym ja został salezjaninem, a może ktoś cię zaprosił, żebyś został salezjaninem, jak to było? Raczej nic mnie nie zaprosił. Nie zaprosił cię nik Tak, tylko ja widziałem właśnie jakie jest życie ludzi poświęconych Panu Bogu. Widzę, że oni mają jakiś święty pokój, równowagę. Tak i też patrzyłam na wspólnotę soliszianską, to jest jakby wspólnota staje się marzeniem dla mnie. Tak. No i przyszedł ten moment decyzji, przyszedł ten czas, że trzeba było też powiedzieć rodzinie na ten temat, jak to, z jaką reakcją się spotkałeś, jakie rozmowy wtedy odbywałeś właśnie ze swoimi najbliższymi. Ja pamiętam też, trudno podejmowałem tę decyzję, natomiast kiedy się modliłem przed krzyżem i Pan Bóg właśnie dał mi taką ufność, taką wiarę, żebym podejmował decyzję, dzwoniłem do mamy i powiedziałem, żeby mama wołała Tatę, żeby oni razem słuchali i ja wtedy miałem 29 lat już, to, to, to raczej jakby spóźnione powołanie i dziwili się, natomiast moi rodzice są katolikami, oni nie mieli e, nic przeciwko te, temu. Ale trzeba wahać, czy ja będę czy ja będę wierny, czy będę mógł szedł do końca, bo, bo nie jest dobrze, że zrezygnować. Mhm. No i później przyszedł ten moment, że trzeba było też przejść, nie wiem, czy do którego księdza tam w Odessie, czy złożyć podanie, no i rozpocząć tu swoją drogę i opowiedz nam, jak ta droga punkt po punkcie wyglądała, bo może słucha nas teraz, nawet może jakiś inny nasz brat, nawet i z Wietnamu, czy z innych krajów, który mieszka teraz w Polsce, no i zastanawia się nawet nad taką drogą powołania, jak to zrealizować punkt po punkcie, jak to wygląda u salezjanów, mhm. czyli u nas. E... Decyd e, po wtedy poszedłem do księdza dyrektora mi, e, wspólnoty e, z WODES-ie, ksiądz Micha Michał Wocia, i Powiedziałem mu o tym i e, on e, się zgodził. E, mówił mi, że, że będzie kontaktować się z księdzem e, inspektorem. Czyli z naszym takim głównym tutaj przełożonym. Tak. Dla tak. tych, którzy nie wiedzą. Tak. I właśnie jest w naszym zgromadzeniu taka praktyka, się nazywa aspirantura. Aspiranta, czyli zanim Aspiranta. się wstąpi do zgromadzenia. Ja byłem przez 9 miesięcy aspirantem. Tak, w Odesie. Mieszkałeś we wspólnocie Salezjańskiej, tak? Tak, 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 tak. A potem mieszkałem czekając na wizę do Polski, ponieważ ja chcę później pracować, chciałem pracować na Ukrainie. Dlatego warto uczyć się w Ukrainie albo ewentualnie w Europie. Natomiast na Ukrainie nie ma domu formacyjnego. Mnie skierowano do Polski. W 2016 roku przyjechałem do Kraków. Mieszkałem przez dwa miesiące w Nowej Hucie w Salezjańskiej, w wspólnocie w Szkole Salezjańskiej. Tak. Potem wstąpiłem do prenowicjat. Prenowicjat to taki początkowy etap. Kilka miesięcy, znaczy teraz to Dwa rok? Dwa miesiące. Tak. Miesięcy tak. Święcimy. To jest taki krótki okres przed już wstąpieniem do nowicjatu salezjańskiego. Mhm. A potem rozpocząłem nowicjat w kopcu koło Częstochowa. Nowicjat trwał cały rok. W tym nowicjacie nie mieliśmy żadnego kontaktu z, z, z zewnątrz nie mieliśmy internetu, telefonu. Raz w kwartal możemy kontaktować się z rodzicami przez stacjonarny telefon. Mhm. Także moi drodzy, jeżeli nas teraz słuchacie, może czasami marzycie o takim miejscu gdzie nie ma internetu gdzie pozostajemy w zamknięciu to zaprawmy szczególnie w tej pierwszej fazie życia salezjańskiego właśnie do nowicjatu ale to bardzo pozytywnie działało na mnie bo czasami Patrząc z perspektywy świeckiej osoby, to, to, to taki trochę brak wolności, nie? ale natomiast my dobrowolnie tak podejmowali decyzję. No jest to inna wolność, tak, nie taka, jaką świat chce, ale to jest wolność prawdziwa, bo jesteśmy coraz bliżej, zbliżamy się do Chrystusa i stajemy się powoli salezjanami, zakonnikami. I potem co się dzieje? No też to nie było łatwe chyba dla ciebie, bo no, musiałeś znowu przyjechać i uczyć się kolejnego nowego języka, bo to jeszcze tutaj jest dodatkowa trudność. W się, jakim językiem się posługiwałeś? Rosy Rosyjski. Rosyjski, ukraiński? O, ukraiński to raczej e, mało, bo tam... Mało. A tutaj do Polski no, trzeba się uczyć polskiego, prawda? Tak, tak, tak. No, i widzę, że ta nauka postępuje, bo jak spotkaliśmy się wtedy, kiedy byłeś w szkole w Nowej Hucie, to zaczynałeś, a teraz już spokojnie sobie możemy rozmawiać. I kolejne etapy wyjaśni tego życia naszego Sareziańskiego to jest później filozofia, tak? Tak, po nowicacie pojechałem do Londynu nad wartą, to koło Konina, żeby. Studia, w ramach studii teologicznej, to, to studii teologicznych. No w, w ramach naszych studiów, tak, to, to, to miał, są dwa lata tak, filozofii. Tak, mieliśmy dwa lata e, filozofii. Tak, i tak. potem znowu... Asystencja. Po, asystencja, czyli taka znowu praktyka, kiedy jesteśmy wysyłani do różnych domów, aby tam praktykować. I ty gdzie byłeś? Ja byłem znowu w Włodeszcie. W Czyli tak. wróciłeś tam do swojej ukochanej Odesy. Tak tak, 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 tak. I? I w, no i, ten, i asyst, asystowałem w Odessie przez rok. Tak. Na czym polegały okay. te obowiązki twoje? Tam? W, polegało na tym, że pomagałem w, w parafii, miałem grupę ministrantów i też słówko mówiłem dzieciom w szkole salizjańskiej naszej i wieczorem asystowałem w oratorium. oratorium. Powiedz, a ta grupa, o której mówiłeś wcześniej, wietnamska, mała grupa katolicka, która jest w Odeście, też odwiedzałeś ich? Zajmowałeś się tą grupą też? Tak. natomiast no, no Przed pandemią to... Przechodziłem do nich, natomiast podczas pandemii to, to tylko tele, telefonicznie. Zdalnie, tak? Tak, tak, tak. A powiedz czy tutaj u nas w Polsce też są takie grupy wietnamskie katolickie, czy spotkałeś się z, z tutaj z katolikami? E, tak, w Warszawie jest e, jedna wspólnota, to tam tysiąc, e, tysiąc osób. Proszę należy. bardzo, to dużo. Tak. Tak, tak. Jest duży e, e, mm, pasterz z, z Wietnamu, też pomaga tej wspólnocie. Posłuchajmy kolejnej piosenki, którą dla nas wybrał Chung. Riksza Miłosierdzia. Riksza Miłosierdzia dzisiaj dojechała aż do Wietnamu. Naszym gościem jest mój współbrat Salezjanin pochodzący z Wietnamu, ale jego droga była długa, bo z Wietnamu narpiew do Ukrainy, a z Ukrainy do Polski. Powiedz nam, przetłumacz nam tą ostatnią piosenkę, bo dzisiaj jest taka jedyna możliwość. Tak przypuszczam w radiu w NEDA, może w radiu w Polsce, że słuchamy wietnamskiej, chrześcijańskiej muzyki. Yy, ostatnia piosenka. Mówi nam o tym, że człowiek jest tylko stworzeniem i on stworzeniem Pana Boga. I On się podziwia, dlaczego tak Bóg kocha go i dlaczego. Człowiek podziwia Boga, dlaczego go tak, tak kocha. Tak, tak, Dlaczego stworzył go i jeszcze posłał Syna, żeby zbawić go od grzechu. Czyli w tej piosence zawiera się kerygmat, cała, do, cała dobra nowina zwrócona do nas. Powiedz, w tej chwili na jakim jesteś etapie tego życia salezjańskiego, bo byliśmy, zakończyliśmy na asystencji, a teraz już jesteś na teologii. Tak to się u nas nazywa, czyli studia teologiczne w Krakowie. Jak to wygląda? Jakie są takie twoje teraz odczucia po kilku miesiącach właśnie nauki? Um, studia. E, mamy tutaj takie przedmioty teologiczne i e, dla mnie to tak, te przedmioty jest. Łatwiejszy. I, i niż e, filozofii i bliżej e, bliżej mnie niż filozofii. Jakie to są te przedmioty? Powiedz nam dla tych wszystkich, którzy by chcieli studiować u nas teologię? No, ta, na pierwszym roku to teraz mam e, trinitologię, e, ch, ch, chrystologię e, patrologię, i teologię Morana. No i je mamy jeszcze. W... M... Muzyka sakralna. Proszę też bardzo. bardzo. Fajne. <todgłos》>. A czy nie jest właśnie trudno dla Ciebie, żeby te prawdy wiary zgłębiać w języku polskim, jak, jak, jak to wygląda w, takim, w takiej codzienności? Bo teraz jeszcze wykłady zdalne, prawda, są. I to wszystko jeszcze się dodatkowo skomplikowało. Na pewno jest trudno, natomiast Pan Bóg daje mi siłę, tak, tak. Wracając do Wietnamu jeszcze, bo ty jesteś z rodziny katolickiej, ale z pewnością miałeś wielu kolegów czy koleżanki, którzy byli buddystami, bo chyba to jest główna taka religia w Wietnamie. Czy rozmawialiście czasami z sobą o wierze i wymienialiście się właśnie swoimi doświadczeniami wiary? Czy może różnice omawialiście? Czy co jest wspólnego? Jak to wyglądało? Moi Moi przyjaciół są bardzo mili, Natomiast większość z nich to nie, nie katolików. Tak. I... Ale, ale oni nie, no, między nami nie mieli, nie było tak, takiego konfliktu, tak. Ale nie mówię o konflikcie, czy w ogóle takie wymiana tych doświadczeń swoich. Jeśli raczej chodzi o religię, czy nie ma takich tematów? Raczej nie, nie, nie pogłębiłem taki temat, kiedy byłem jeszcze w Wietnamie. My też ze strony tutaj Polski patrzymy też na Wietnam jako na kraj, no, który jest pod rządami partii komunistycznej. Jest to kraj komunistyczny czy socjalistyczny, jaka jest jego oficjalna nazwa? So, socjalistyczny, tak. Socjalistyczny. No, i kojarzy nam się to na pewno dla nas tutaj ze, jednak ze zwalczaniem wiary, czy promowaniem ateizmu, czyli niewiary w ogóle w nic, w żadnego boga, czy to y, ten buddyzm, czy chrześcijaństwo. No, dla komunisty prawdziwego nie powinno być żadnej religii, a jak to tam wygląda y, obecnie? Y Chcę powiedzieć tutaj tylko o tym, że my, katolicy, nie staramy się dbać o ład społeczny. I dlatego władza widzi to i też pomalutku zmieni swoje podejście do katolików. Czy chodzi Ci o to, że Katolicy dbają o to społeczeństwo Wietnamu, wnoszą coś wartościowego tak, tak. do tego społeczeństwa tak, i do tego, tak. do tego państwa, którym tak. jest Wietnam. Tak, I tak. władze jakoś też. Oni cenią do, to cenią, do, tak. Tak, tak, tak. Powiedz nam dla polskich turystów, którzy być może w przyszłości, bo teraz niestety nie, pojadą do Wietnamu, gdzie w Wietnamie można pójść do kościoła. Gdzie są msze katolickie, czy tych kościołów jest dużo w miastach, czy jest mało, trzeba szukać, Google map, jak to wygląda? Na południu Wietnamu jest więcej katolików, dlatego w każdym mieście, mieście można znaleźć kościół katolicki. Natomiast na północy to mniej ale też yy, są. To dlatego pytam, ponieważ niejednokrotnie rozmawiając tutaj z naszymi rodakami, z Polakami, no, oni mówią, no byłem w Anglii, no, nie mogłem pójść do kościoła, bo tam nie ma kościołów. To są takie tłumaczenia u nas bardzo często. Tymczasem drodzy radiosłuchacze, jak słyszeliście przed chwilą, nawet w Wietnamie możecie znaleźć jeżeli tylko będziecie chcieli, Kościół, do którego możecie pójść, pomodlić się, uczestniczyć w Mszy Świętej, to też na pewno będzie piękne doświadczenie, kiedy będziecie uczestniczyć w Mszy, nawet i w języku wietnamskim. A, a przecież dzisiaj, dzięki wszystkim dobrodziejstwom, internetom, możecie też przeczytać sobie czytania z tego dnia w języku polskim, możecie uczestniczyć w pełni. W liturgii w ten sposób. Gdybyś miał komuś teraz zaproponować, zachęcić kogoś do tego powołania, jakim jest powołanie salezjańskie, w jaki sposób byś przekazał tą informację? Hmm, to jest ciekawe pytanie. Ja bym polecił temu człowiekowi, żeby się i pytać Pana Boga, Bo przecież nie wymy, my wybieramy, ale pan Bóg nam daje. A teraz to samo po wietnamsku do Wietnamczyków, którzy nas słuchają. Tutaj, że w tym roku, że w tym w i poszło. Dziękujemy Ci, Ciąg, za, za wizytę, dziękujemy Ci za muzykę, którą nam przygotowałeś. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i na zakończenie ostatnia piosenka, którą dla nas wybrał Chung. Ostatnia katolicka, wietnamska piosenka w naszej audycji, ale mam nadzieję, że Radio Wnet jeszcze wiele wietnamskich piosenek będzie puszczać. Miłosierdzia. Zacznijmy od tego, co jest najważniejsze w naszej audycji, czyli od modlitwy, od koronki do miłosierdzia Bożego, polecając szczególnie polską młodzież, ale też i młodzież z całej Europy, całego świata. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, grzesznymi teraz i w, w godzinę śmierci, śmierci naszej. naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, Umęczon pod polskim Piłatem, ukrzyżowan umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego stamtąd przyjdzie, przyjdzie sądzić żywych, żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty, święty Kościół powszechny, święty w obcowanie, grzechów odpuszczenie, w odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki Mi Mej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Mi Mej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Mi Mej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Mej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Mej miło dla nas i całego świata. Wiekło ty nadał błąko ciódzie ze suki to. Na dla nas i całego świata. Wiekło ty nadał bąnku Ciudzie suki to. Mej dla nas i całego świata. Wykło ty nadał błąku Ciudzie suki to. <koczyórszyiu> Mej dla nas i całego świata. Wiekło ty nadał błąku cióudzie suki to. Miej miło dla nas i całego świata. Wykłook ty nadał błąnku Ciudzie suki

Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki miłosierdzie dla i całego świata Dla jego bolesnej męki Myj miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Mej Mi miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki Mej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Mej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki Miej mm. miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki khi mẹ mẹ vô sẻ chết là nó sẽ Lạy cha hằng hữu, con xin dâng cha mình, máu, linh hồn và thiên tính con dưỡng dấu của cha. Là Chúa giê Kitô Chúa chúng con.

nas i całego świata Wykrokt na daw bon ku Chu Jesukito Miej miło dla nas i całego świata Wykrokt na daw bon ku Chu Jesukito Miej miło dla nas i całego świata Wykrokt na daw bon ku Chu Jesukito Miej miło dla nas i całego świata Wykrokt na daw bon ku Chu Jesukito Miej miło serce dla nas i całego świata Wykrokt na daw bon ku Chu Jesukito Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miejmy łosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miejmy łosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miejmy łosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Meejmy łosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Mej mi dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty i nieśmiertelny, zmiło się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty i nieśmiertelny, zmiło się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty i nieśmiertelny, zmiło się nad nami i na całym światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas Ufamy Tobie O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas Ufamy Tobie Jezu Ufam Tobie Jezu Ufam Tobie Jezu Ufam Tobie, Jezu, Ufam tobie. Święta Siostro Faustyno Módl za nami Święty Janie Pawle II Módl za nami Błogosławiony Michale Sopoczko. Mów się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wiksza Miło